Siema, z tej strony Dominika. W dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Mirosław Stadiński. Zapraszam do oglądania. Przepuszczałem, kiedy życie spotkałem się. Nie wiedziałem, kiedy myśli spotkałem ciebie, że... Bo kiedy miłość ciebie zna, zapragnie cię, ale nie masz czasu, że kiedy miłość znajdzie cię. Kochasz jeszcze mnie? Mirosław Stadiński to zdecydowanie jedna z najbardziej charakterystycznych postaci w polskim internecie w ostatnim czasie. Jego słynne wypowiedzi na TikToku cieszą się ogromnym zainteresowaniem, nierzadko sięgają miliony wyświetleń, a urywki z jego streamów czy różnego rodzaju edity z nim związane pojawiają się na platformie niemalże codziennie. Myślę, że to czas, aby przybliżyć trochę bliżej jego wyjątkową postać. Tak więc, kim jest Mirosław Stadiński? Domyślam się, że jego imię i nazwisko to dość oczywista sprawa, za to można nadmienić, że urodził się 16 czerwca 1997 roku, tak więc aktualnie ma 25 lat. Kluczową informacją w kontekście jego internetowej działalności jest fakt, że jest on osobą niepełnosprawną i według mojego informatora, który dość często śledzi jego transmisje na żywo, znajduje się w trzeciej grupie inwalidzkiej, co w dużej mierze tłumaczy jego dość specyficzne zachowania na streamach, dlatego do niektórych jego tematów warto podchodzić z dużym dystansem. Swoją zmożoną aktywność w internecie związaną z TikTokiem rozpoczął w pierwszej połowie 2022 roku i od tamtego okresu w dużej mierze zyskiwał na popularności. Jednak jego pierwsze ślady rozpoznawalności mogliśmy użyć już w 2021 roku, gdzie początkowo streamował na YouTube i znany był jako DJ Mirosław Dziennikarz. Czasem złośliwie, bądź prowokacyjnie przez niektórych nazywany Shrekiem, Dziadkiem lub Seksualnym. Zachowały się z tego okresu również szoty, gdzie najpopularniejsze z nich miały po kilka tysięcy wyświetleń. I subiektywnie mówiąc, stylem trochę przypominały twórczość Dawida Jaspera. Tak. Że jesteś, to ja już nie rozumiem, o co ci chodzi. Może jak jestem pedofilem, to jestem, a jak nie jestem, no to trudno. A co to w ogóle znaczy być pedofilem, bo ja nie znam takich słów. Być pedofilem to być seksualnym, wiesz? W sensie, że jak seksualnym? Że się seks uprawia, czy co? Żeby walić konia. A czy jak się wali konia, to się jest pedofilem? No tak. Kanał, na którym często odbywały się streamy, został usunięty. Zachował się jeszcze kanał o nazwie Najlepszy Dziennikarz, gdzie od czasu do czasu jeszcze jest aktywny. Według niektórych źródeł jego aktywność w internecie sięga nawet 2017 roku. Jego konta na TikToku były często usuwane lub tracił do nich dostęp. Jego trzy najpopularniejsze mają łącznie ponad 120 tysięcy obserwujących, z czego swoją aktywność w ostatnim czasie zachował na tych dwóch kontach. Jednym z ważniejszych czynników jego aktualnej popularności były poradniki dotyczące podrywania. Na początku dotyczyły one kobiet. Jak podrywać kobietę? Zagadaj. Cześć kochanie, idziemy na imprezę albo na lampkę? Musi to zadziałać, pamiętaj, to zadziała. Później dotyczyły one trochę ciekawszych przypadków, jak księża, zakonnice, chłopak w żabce i wiele innych. Jego następnym filarem popularności bez wątpienia można uznać cytaty, różnego rodzaju przemyślenia oraz przysłowia. Jest takie przysłowie, kto podołki kopie, ten zakopie. Ja tego nie umiem przysłowie. Jako ciekawostki można dodać, że na swoim Instagramie zebrał prawie 2000 obserwujących i możemy na nim na przykład zobaczyć jego aktualne stanowisko. Dodatkowo Mirosław jest fanem anime. Specjalne podziękowania dla Kuby, który znacząco pomógł mi w realizowaniu tego materiału. I to by w tym odcinku było na tyle, jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam cię również na mojego Instagrama oraz na Discorda, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować. Link do nich znajdziecie w opisie. Dziękuję wspierającym za wspieranie. Również zachęcam do wspierania. Jeżeli potrzebujecie takiej grafiki, jaką mam na miniaturce, to razem skontaktować się z DateRoxem i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.